Telewizja w Polsce.pl to są gorące pytania. Wracamy do dyskusji z politykami. Tomasz Trela, Lewica, Jacek Ozdoba, Solidarna Polska i wiceminister klimatu i środowiska naszymi gośćmi. Witam raz jeszcze panów. Rozmawiamy, drodzy panowie, o gospodarce, także w kontekście zmian klimatycznych, o nowym prawie karnym, ale mówimy także o pandemii i o tym, czy jest inny plan w kontrze do tego, który przedstawia rząd, czyli do Krajowego Planu Odbudowy po tym koronakryzysie. Jak mówiłam, polityka klimatyczna to także pieniądze zawarte w funduszu odbudowy, który dostaniemy z Unii Europejskiej. Pytanie, czy to wszystko wystarczy, czy jest być może lepszy, inny plan na to, jak poradzić sobie z pandemią, to tutaj jako pierwszemu oddaję głos parlamentarzyście opozycji. Znaczy ja tylko jeszcze jednym zdaniem do pana ministra. Panie ministrze, ja przypomnę, że państwo rządzicie w Polsce od 6 lat. Było wystarczająco dużo czasu, żeby prowadzić te rozmowy, o których pan mówi, ze środowiskiem górniczym, przygotować plany, strategie, działania, tak żeby przede wszystkim dbać o miejsca pracy. To w żaden sposób nie usprawiedliwia do tego, żeby teraz lekceważyć czy bojkotować te gigantyczne pieniądze na transformację energetyczną. Natomiast jeżeli chodzi o plany i krajowy plan odbudowy, ja bardzo szczegółowo wysłuchałem tej rekomendacji czy tych kierunków działań, które ogłosił w piątek pan premier Morawiecki. To 250 miliardów złotych, część dotacji, część pożyczki na działania dla gospodarki po pandemii. I teraz czekam na szczegóły. Złożyłem już pierwsze 4 pytania do pana premiera w sobotę w ramach konsultacji, które teraz będą trwały 35 dni. Ja jestem bardzo zainteresowany, jak poszczególne sektory, jak poszczególne branże, jak samorządowcy będą w tym planie uwzględnieni. Ile pieniędzy dostaną, na jakie działania, bo w moim przekonaniu gro tych pieniędzy powinno pójść do samorządów, głównie na inwestycje, które generują miejsca pracy, poprawiają infrastrukturę lokalną, które tak na dobrą sprawę po przeprowadzeniu, mówię o tych inwestycjach lokalnych, będą tworzyły i stwarzały nowe miejsca pracy, które będą kojarzyły biznes, kojarzyły przedsiębiorczość. Oczywiście my powinniśmy pamiętać, że musimy mieć przygotowane dobrze placówki ochrony zdrowia, więc na pewno dużo z tych pieniędzy, czy duża część tych pieniędzy powinna pójść na ochronę zdrowia, na przygotowanie placówek medycznych na wypadek, gdyby taka epidemia czy taka pandemia miała w naszym kraju się powtórzyć. To jest proces, natomiast my będziemy jako Lewica bardzo czynnie brać udział w tym procesie konsultacyjnym. Będziemy zgłaszać swoje propozycje zarówno krajowo, jak i regionalnie i mam nadzieję, że docelowo wypracujemy dość dobry plan na to, jak ratować miejsca pracy, jak ratować polskie samorządy i jak ratować polską przedsiębiorczość. Jak to zrobić, panie ministrze? Czy pan ma pomysł, czy Krajowy Plan Odbudowy odpowiada na pytania pana posła? Ale pan minister nie chce tych pieniędzy, więc on będzie miał ciężko odpowiedzieć. Panie ministrze, nie chce pan pieniędzy? No to może, równie dobrze można kogoś wziąć do banku, chociaż dzisiaj już takie kredyty, które są pseudokredytami, są już zakazane i ten rynek jest jakby uregulowany, ale mówiąc to oczywiście próbuję to jakby zwizualizować. To nie jest tak, że to są pieniądze, które zostały przywiezione w walizce i to są czyste środki, które że nie jest się. Część jest. Niektóre, ale bardzo mała część, ale gdy porównamy też zobowiązania, które mamy tam, między innymi plastik, tak, zwiększoną składkę, prawie 2 miliardy rocznie, plus jeszcze kwestie związane przede wszystkim z tymi mechanizmami, które dotyczą elementów szantażu wręcz, dlatego że włączenie mechanizmów finansowych z praworządnością, tak zwaną praworządnością, jest po prostu czymś absolutnie, co jest w naszej ocenie zagrażające polskiej suwerenności, dlatego uważamy, że to jest złe rozwiązanie. A poza tym pamiętajmy o tym, że te środki mają jeszcze w większości na transformację, co do której mamy daleko idące wątpliwości z uwagi na przede wszystkim zostawianie tych środków później w Polsce. Więc to ładnie się nazywa, jest ładnie opakowane, ale niekoniecznie w środku ta treść jest na tyle poważna, że będzie to na plus na końcu dla nas wszystkich. Dlatego my jako Solidarna Polska już od dawna, od momentu, kiedy tylko były te negocjacje, od kiedy ta idea powstawała i od kiedy przyjmowano pewne decyzje, zapadały,
że to nie jest najlepsze wyjście, stąd nasza decyzja w tym zakresie jest negatywna. To nie jest tak, że ktokolwiek nam za darmo te pieniądze daje. Pamiętajmy o tym, że jest jeszcze uwspólnowienie długu. Jeżeli zbankrutuje Grecja czy Włochy, oczywiście trzymam kciuki, żeby tak nie było, to wszyscy Polacy za to zapłacą. Poza tym jest krok w federalizację, federalizm fiskalny, zwiększenie jakichś nowych parapodatków, pojawienie się, które niekoniecznie jest dobrą drogą. Oczywiście najłatwiej jest mówić, że to są czyste pieniądze, ale tak wcale nie jest. Jest bardzo dużo minusów i dlatego my uważamy, że to nie jest najlepsze rozwiązanie dla Polski. Panie pośle? Znaczy ja się temu bardzo dziwię, dlatego że mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panią i oczywiście panem ministrem, który jest wiceministrem polskiego rządu, gdzie premier tego rządu w piątek przez kilkadziesiąt minut zachwalał te pieniądze, zachwalał ten program, zachwalał ten plan. Ja się już... I pan panie ministrze, pan chce tych pieniędzy. Nie, znaczy ja oczywiście tych pieniędzy chcę, bo ja uważam, że to jest wielka szansa dla naszego kraju. No tylko pani redaktor, no jest trochę sytuacja dla mnie kuriozalna, że wiceminister polskiego rządu pieniędzy nie chce i uważa, że to jest złe rozwiązanie, a poseł partii opozycyjnej uważa, że te pieniądze są dobrym rozwiązaniem. Pozostawiam to do oceny no i opinii naszych widzów. Można mieć chyba różne opinie, Zjednoczona Prawica natomiast... rzeczywiście w niektórych kwestiach się nie zgadza. Ale nie, ale jeśli mogę tak. Jest to, jest to, że to nie są czyste tylko pieniądze, że mówimy o zobowiązaniach, o zwiększonych wkładkach do budżetu Unii Europejskiej, do parapodatkach. Przecież pan dokładnie o tym wie. No nie, nie, dobrze, panie pośle, to pan dokończy teraz. Tak, proszę. Ja tylko dokończę, że z tych 250 miliardów ponad 100 miliardów złotych to są bezzwrotne dotacje. Resztę to rzeczywiście są pożyczki, które trzeba będzie oddać, ale ja przypomnę, że my z Unii Europejskiej wzięliśmy, z tego co ja pamiętam, od 2004 roku netto ponad 115 miliardów euro. Tyle dostaliśmy netto, czyli mimo wpłaty naszej składki, tyle z Unii Europejskiej dostaliśmy. Polska zmienia się dzięki pieniądzom i byciu Polski w Unii Europejskiej. I proszę, panie ministrze, nie bać się tej praworządności, bo naprawdę, jeżeli państwo będziecie przestrzegać prawa, jeżeli będziecie postępować zgodnie z prawem, nikt tutaj z Unii nie przyjdzie, tych walizek nam nie będzie zabierał, bo my mamy te pieniądze wydać, żeby odbudować gospodarkę naszego kraju po pandemii koronawirusa, bo ta pandemia powoduje likwidację miejsc pracy, likwidację przedsiębiorstw, likwidację domowych biznesów, a my chcemy to wszystko odtworzyć i po to są te pieniądze. Są też tarcze antykryzysowe oferowane przez rząd. Przedsiębiorcy, niektórzy z nich rzeczywiście mówią, to za mało, to nie wystarczy. To natomiast jeżeli mówimy o pieniądzach unijnych, fakt faktem, przeszedł pan na temat praworządności, uzależnienia tej kwestii, przestrzegania zasad praworządności od wypłaty unijnych funduszy, to fakt faktem taki zapis delikatny znalazł się w tym porozumieniu lipcowym i tu też była różnica zdań pomiędzy premierem a Solidarną Polską. Dlatego, że Solidarna Polska miała rację, już dzisiaj nikt nie ma wątpliwości co do tego. Nie, no oczywiście. Panie no ale przecież wątpi pan w to, że ten mechanizm będzie zastosowany, czy będzie możliwość szantażu Polski, Polaków w sprawach, które nie powinny dotyczyć polityki też traktatowa, też to wskazuje. To nie jest moja ocena, to jest ocena prawników, którzy pracują na rzecz instytucji organów Unii Europejskiej, że tego typu łączenie mechanizmu z wypłatami budżetu, tak zwanej praworządności czy mechanizm warunkowości, jest po prostu sprzeczne z polityką traktatową. To jest oczywiste. No i Solidarna Polska o tym mówiła i wszyscy dzisiaj to wiemy. Wtedy były inne głosy, a czas pokazał, że mieliśmy rację. Panie ministrze, ja pana proszę, żeby pan nie uważał, że tam w tej Unii Europejskiej są same demony, które nic nie mają do robienia, tylko myślą o tym, jak wpaść do Polski i zabrać nam te pieniądze, bo po to pieniądze z Unii Europejskiej płyną, żeby w Polsce były wydatkowane. Jeżeli będziemy je wydatkować zgodnie z prawem, będziemy przestrzegać zasad prawa, to nikt ale wydatkujemy zgodnie nie z prawem. Polska jest w czołówce, ale panie ministrze, ja też chodzi o wydatkowanie, to chodzi ja też wydatkowałem pieniądze jako samorządowiec w Łodzi i wiem, ile dzięki tym pieniądzom z Unii Europejskiej można było zrobić dobrego. Natomiast pan minister ma rację, dzisiaj... jesteśmy prymusem, jeżeli chodzi o prawidłowe wydawanie unijnych pieniędzy, zgodnie z traktatami, z programami. Ale przecież Unia Europejska się tego nie czepia. Unia Europejska nic nam nie zarzuca z tego powodu. To dlaczego ten argument? No przecież to jest ta dyskusja. Skąd ten argument praworządności? No ale ten argument praworządności nie dotyczy tylko Polski.
On dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej. I tak naprawdę nikt oprócz Polski nie podnosi tego argumentu. No ja nie wiem, co się dzieje w tych Niemczech, u Francuzów, u Finów. Holendrów, u Holendrów na przykład. Oni tego nie podnoszą. Stwarzanie, łamanie polityki podatkowej, na właściwie prawa europejskiego. Zakulisowo zgadzało się ze stroną polską wiele państw, oficjalnie Węgry. Jeśli mogę. Pan premier Morawiecki, pan prezes Kaczyński nie podnoszą tego argumentu. Podnosi argument pan minister Ozdoba i pan minister Ziobro. No jest kuriozalna sytuacja. Jest kuriozalna sytuacja, że panu premierowi Kaczyńskiemu, panu premierowi Morawieckiemu to nie przeszkadza, a przeszkadza panu ministrowi Ozdobie i panu ministrowi Ziobrze. No jest pewien dysonans, jeżeli chodzi o popękaną prawicę. No ale ja zostawiam to panom. Mam nadzieję, że te pęknięcia będą sklejać. Panie ministrze. To dziękuję, że pan trzyma kciuki ze Zjednoczoną Prawicą. To bardzo ważny projekt, który jest kontynuowany i to jest zobowiązanie wyborcze. Ale mamy co do tego różnice zdań w sprawach co prawda fundamentalnych, ale chodzi o to, że my inaczej oceniamy decyzję lipcową i grudniową. Ten mechanizm praworządności, łącznie ten warunkowości jest bardzo niebezpieczny, bo to dotyczy przede wszystkim po pierwsze złamania polityki traktatowej, po drugie ingerowania na poziomie politycznym, że jeżeli Polska czegoś nie będzie chciała zrobić politycznie, co będzie wymyślała Bruksela, to będzie to oznaczało, że będzie element szantażu wypłaty środków finansowych. Tak to nie działa. O tym mówią już politycy europejscy, którzy tak oceniają tą decyzję. I to nie jest prawda, że te konkluzje nie są wiążące w tym wypadku, bo wiadomo, jakie będzie stosowanie, jeżeli chodzi o, mówię o faktach, o stosowaniu, bo oczywiście one nie powinny być wiążące, tylko mówimy o tym, co będzie realnie, co jest realnie tą decyzją grudniową. My uważamy od początku do końca, że nie może być podwójnych standardów w Unii Europejskiej. Są takie kraje, jak na przykład Holandia, wskazywaliśmy w swoim raporcie, które nie stosują odpowiednio prawa europejskiego, łamią i co z tego, tam jest przymykane oko. Na Polskę jest pewna taka swoista nagonka z uwagi na wyprzedzanie gospodarcze, czy właściwie politykę, nie, która pokazuje, że polskie zdanie musi się liczyć. Ja wiem, że opozycja i Platforma Obywatelska najbardziej tu jest przyzwyczajona do tego, że Polska jest takim krajem drugo-trzeciorzędnym w Unii Europejskiej. Ale jesteśmy prawda. Silną gospodarką, dumnym narodem, który na równi będzie rozmawiał z Niemcami, z Paryżem czy z innymi krajami. I nie możemy sobie pozwolić na to, że są podwójne, że Europa jest podwójnych prędkości. I na to można nie będzie nasze zdanie. I to właśnie mówił Konrad Szymański, że taka tama czy postawienie wyraźnego sprzeciwu wobec uzasadniania wypłaty pieniędzy unijnych od kwestii praworządności była postawiona w Brukseli. Podsumowujemy ten punkt programu. Czy te nieporozumienia, które także w naszym programie wybrzmiewają, wpłyną na walkę z pandemią, jeżeli mówimy o gospodarce, jeżeli mówimy o Polakach, czy jesteśmy w stanie na koniec tego programu pocieszyć naszych widzów? Nie, ale ja myślę, że pani redaktor, panie ministrze, my w sprawach strategicznych, w sprawach fundamentalnych potrafimy ze sobą rozmawiać. My się różnimy i pewnie różnić się będziemy, ale przecież ile było działań w polskim parlamencie, gdzie lewica wspierała Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o tarcze antykryzysowe dla polskich przedsiębiorców. Ja przypomnę, że my kilka miesięcy temu mówiliśmy o tym, że szczepionkę trzeba zacząć produkować w naszym kraju. Potwierdził to w niedzielę pan premier Morawiecki, że takie działania będą podejmowane. Szkoda, że tak późno, bo można słuchać opozycji, szczególnie tej lewicowej, i brać niektóre dobre rozwiązania. Ja nie ze wszystkim zgadzam się z PiS-em i PiS nie musi się ze wszystkim zgadzać ale ze mną. To taki ale pomysł myślę, że był dzisiaj nawet u nas w programie w tydzień, dwa temu. Ale ja myślę, że sprawa fundamentalna dla wszystkich jest taka, żeby jak najszybciej z pandemią sobie poradzić, aby jak najszybciej wyszczepić wszystkie Polki, wszystkich Polaków i abyśmy starali wrócić się do normalności. A to nie ma barw politycznych, to nie jest ani czerwone, ani niebieskie, ani żółte, ani zielone. To jest po prostu polskie i o to musimy walczyć. Pan minister, ostatnie zdanie podsumowując. Sytuacja jest wyjątkowa, dlatego że przecież mamy do czynienia z największym takim kryzysem pewnie w naszym pokoleniu. I ten mutacje wirusa, cały świat zastanawia się tak naprawdę, co robić. Nie ma takiej jednolitej recepty. Opieramy się na wiedzy ekspertów. To eksperci, lekarze przede wszystkim dzisiaj decydują o tym, jak powinna wyglądać sytuacja i jakie środki powinny być zastosowane. Niestety widzimy, że Europa, ta biurokratyczna, nie zdała egzaminu Komisja Europejska w zakresie dostarczenia szczepionek do Polski.
Tomasz Trela, Lewica, Jacek Ozdoba, Solidarna Polska. Serdecznie dziękuję panom za udział w programie. Dużo zdrowia niezmiennie. Dziękuję za dyskusję i państwu dziękuję za uwagę. Także życząc dużo zdrowia, zapraszam na kolejny punkt programu, w którym będziemy mówić o bardzo ważnym święcie, które obchodziliśmy wczoraj z wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej, tym, który stoi na czele poszukiwań szczątek żołnierzy wyklętych, Krzysztofem Szwagrzykiem. Zapraszam.